W tym filmie postanowiłem wejść na wysoki level i sprawdzić, czy warto wydać 500 miliardów na całe EQ, zbroję i miecz. Oglądajcie koniecznie do końca, bo wpadło masę fragów. Losuję jeszcze 70 miliardów, wystarczy, że dacie lajka, suba i komentarz swoim nickiem. A ja wam życzę miłego oglądania. W dzisiejszym odcinku wchodzimy na totalnie wysoki level, na box PP. A mianowicie sprawdzimy, czy itemy za ponad 500 miliardów, nawet bym powiedział, że powyżej 500 miliardów, są bardzo się prostej kupić. Czy dzięki tym itemom, no będziemy najlepszymi graczami? Bo miecz, jak widzicie, mamy po prostu 41. Ten miecz około kosztuje 350 miliardów. 350-400 miliardów, więc to jest już spoko. No set tak około, no tak ze 100 miliardów chodzi, bym tak powiedział. No i dzisiaj sprawdzimy, to jest w ogóle miecz 40, czy SC40. I ten set jest, no, w sumie bardzo, bardzo dobry. Jeszcze po prostu na dzisiejszym streamie, który był o 19, tak jak każdy streamie, widz kupował mi właśnie odłamki. Kupował mi właśnie widz odłamki smocze i dzięki tym odłamkom ulepszyłem sobie właśnie, w sensie takie wiecie, perki siły, na przykład na perki wampiryzmu. To są jedne z najlepszych perków właśnie. No i perki życia. Perki siły i życia właśnie też mam prawie na maks ulepszone. Będę musiał pokupować jeszcze odłamki tutaj od graczy, albo no jakiś inny sposób zdobyć, żeby sobie ulepszyć właśnie na maksa te perki życia. I wydaje mi się, jak ulepszymy te perki życia, to już będziemy dosłownie niezniszczalni. No patrzcie, ile tego w ogóle mamy. Perk szybkości totalnie się nie opłaca tego ulepszać. Perk siły właśnie to jest na maksa. Perk dropu też się nie opłaca. No takie trzy perki wydaje mi się najbardziej się opłaca ulepszać, bo dzięki temu w sumie będziemy zabijać każdego. Tu mamy jakieś w miarę, bym powiedział, że mam bardzo, bardzo dużo tych właśnie shulkerów i te shulkery w sumie też weźmiemy tutaj jak najbardziej. No i jeszcze, no nie mogę się po prostu obejść bez konkursu na siano i w tym odcinku losujemy 70 miliardów. Ogromne 70 miliardów, więc jeżeli chcesz w sumie wygrać, no zasady są proste, no chyba nie muszę mówić, no ale jeżeli ktoś nie wie, no to wystarczy zostawicie suba, łapkę i komentarz swoim nickiem, bo wbijałem 10 tysięcy subskrypcji do końca miesiąca, może się uda, ale ci mnie bardzo, bardzo szybko. Więc no jak jeszcze nie masz szapki w górę stary, no to zostaw, bo naprawdę warto. Ja szybko wydaje mi się, że jakkolwiek wezmę te itemy, w sensie pewno, że to takie niepotrzebne itemy, takie nie wiem, takie bardzo słabe itemy, w ogóle to jest, nie wiem, naprawdę. Mamy tak mocne itemy, że serio, serio, no wydaje mi się, że dzisiaj będzie sporo killi w odcinku. Ten, to wyrzucimy w sumie do kosza, no i w sumie wszystko mamy, jakby nie patrz. O kurde, dobra, wyrzuciłem perwerki do kosza, dobra, jeden wielki błąd, można powiedzieć. Dobra, koksy weźmiemy, totemy, chyba wszystko mamy tak w miarę, żeby tutaj po prostu się bić. Musimy jeszcze na pewno szybko, ale to szybko kupić więcej ferwerek, bo z takimi ferwerek to my daleko nie zajdziemy, więc kupujemy szybko sobie po prostu serce oceanu, kupujemy te serce oceanu, no i po prostu trzeba, trzeba po prostu kupić sobie ferwerki, kupimy tak gdzieś, nie wiem, 400 taki tych ferwerek, coś takiego będzie chyba git, nie, albo nawet więcej. Dobra, w miarę to wygląda, wpisałem szybko jeszcze cel, a niestety nie mam pajęczyn, pajęczyny, nie wiem w sumie, nie wiem czy w ogóle nas stać na pajęczyny, no chyba, że tutaj gdzieś mam pajęczyny, szybko po prostu zobaczymy. I shulker po prostu mam masę, nie, mam naprawdę masę. Jeśli chcielibyście, to byśmy mogli zrobić na tym odcinku losowanie po prostu na jakieś odłamki smoszy, coś takiego. Jemy szybko pańczyny. Dobra, znajdziemy jeszcze szybko seta, jem koksa i lecimy tam. Tego serpaka oczywiście znajdziecie na Discordzie, więc jeżeli chcecie tego paka pobrać, to wbijać koniecznie na Discorda. Tu widzę, że ktoś się bije. W ogóle jesteśmy na H1, na H, gdzie najwięcej osób się właśnie bije. I tymi perkami na siłę na maksa, to będziemy tak teraz zabijać wszystkich graczy, że no naprawdę, każdy raz będzie powinien ginąć. Każdy dosłownie. No chyba, że my będziemy pierwszą osobą, która zginie. Zajmy w ogóle, że dostajemy w sumie. Dostajemy też w sumie małe hity, jakby nie patrzeć, bo mamy właśnie te dodatkowe serduszka. Gościowi nie mogę dosłownie nic walnąć, w sensie, dobra, dostaję jakieś hity, no i leciał, dobra. Prawie udało się go zabić, może tego gościa się uda, miał diamentowego w ogóle seta. I on wpadnie w pańczyny? No nie, nie wpadnie niestety, chociaż dobra, ej, gonimy go, gonimy go, może wpadnie, nie mam hitboxów włączonych, ale dobra, już wyrąbany, jakoś postaram się go po prostu trafić. Dobra, zakładamy szybko klatę, bo w sumie z elytrą. Ja to się trochę obawiam być z klatą, nie? Trochę się właśnie obawiam być z klatą, ale właśnie tego gościa to po prostu bym zabił, bo no nie wiem, czy mi się go uda zabić, kurde, on stoi właśnie na pańczyny. Mi szybko stąd odleci, w sensie, no dobra, może jednak nie. Mam jeszcze tą siłkę 3 sekundy, więc no tą siłką dużo powinniśmy działać. Tu jest gościu w ogóle z ytrą. Dobra, spróbujemy cokolwiek zrobić. Cały czas myślę, gości jest koksy. Te perki na siłę giga oddają. O kurde, wpadliśmy z tych pańczyny. Dobra, dobra, dobra. Jest w miarę jakaś sytuacja opanowana. Spróbujemy tego gościa zabić. Kurde, no musi się udać kogokolwiek zabić dzisiaj, bo te perki na siłę są mega mocne. Dobra, padł mu totem i gonimy za nim razu. Może uda się jakkolwiek. Dobra, dostał kolejnego hita, ale jak on po prostu padł mu totem, ale po prostu leciał. Dobra, widzę tutaj jest tę osobę. Tutaj właśnie. Elo. Gość nie wiem, co chciał tutaj robić. A, dobra, zakładamy klatę i wkleimy się tutaj w niego w sumie, by nie było. Założymy te klaty, może ktoś tutaj wejdzie. Dobra, gości, ej, dwóch gości tutaj weszło w ogóle. O, dobra, nie jest za ciekawe, nie jest za ciekawe. Muszę koks szybko jeść, muszę szybko koksy jeść. Nie jest zbyt ciekawie. O kurde, ile osób się wkleiło. Ile osób się w nas wkleiło. Dobra, wydaje mi się, że trzeba po prostu zrobić taką taktykę, że no będziemy cały czas jeść koksy i... Ej, dobra, goście padł totem. No i kolejny totem upadł i go nie zabili, nie? Padł totem, goście poszli i go nie zabili. No nie, no dobra, to jest raz niemożliwe, nie? Lecimy na tą strefę wesele, to tam po prostu się bić. On serio, a nie, dobra, obija nas coś, po prostu chce nas coś uderzyć, widzę po plecach. Użyjmy klatę, wydaje mi się,
jeszcze założenie klaty tutaj, dobra, kurde, nie, no, trzeba założyć klatę, trzeba na pewno założyć klatę. Założenie klaty pójdzie nam o wiele łatwiej, dobra, ale dostał hity, no właśnie mieczem 41 i z perkami siły, no to będzie o wiele łatwiej nam. Wiem szybko pańczyny, no i dobra, stary, już masz niestety deda. Dobra, jeszcze gość nam w ogóle tutaj pomaga, no w ogóle widz nam chyba pomaga. Dzięki stary wielkie, tutaj Paweł jak to ogląda, za tej pomoc po prostu. Dobra, spróbujemy kogoś tutaj zabić, spróbujemy właśnie komuś tutaj zadać jakieś większe hity, bo żebyśmy my zaraz po prostu nie zginęli. Dobra, biję tego gościa, biję go, cały czas go biję. Ej, komuś tam w ogóle totem padł, komuś tam totem padł, więc w sumie może uda się. No dobra, ej, w ogóle on zginął już, więc jest nieźle, myślałem, że... Dobra, ej, mu totem padł i totem upadnie. Dobra, no i kurde, totem upadł, on sobie uciekł po prostu, no serio. Dobra, hitnąłem go drugi raz, dostał dwa hity w powietrzu. Dobra, widzę tutaj jedną osobę, która sobie po prostu kopie emeraldy, więc to nie jest najgorzej. Dobra, totem upadł, kolejny totem upadł, aha, dwa totem upadły, znowu nie zginął, nie? No ja mam takiego pecha po prostu, że oni nie giną, serio, bo ja już bym ich po prostu zabił. Ej, pijem następną potę i teraz na pewno musi udać tego gościa zabić, tylko no nie mam pojęcia, więc raczej nam szybko ucieknie. Totem upadł, pierwszy, kolejny totem upadł, no przecież to jest żart jakiś, no. Dobra, zabiliśmy pierwszą osobę dzisiaj, to jest bardzo dobrze, Jezu, ale padła na... Dosyć kurde długo się trzyma, dosyć długo, w ogóle chyba i nam zablokowało w bloku, albo w sumie, nie wiem, klata się zbugowała, tak to dziwnie wyglądało strasznie, ale no. Pierwszy po prostu kill dzisiaj, może drugi uda się zdobyć, już mamy w sumie 20 punktów na plus, nie jest najgorzej. No naprawdę, no zestaw za 500 miliardów jest naprawdę giga dobry, nie? I miecz jest naprawdę dobry, bo set jeszcze tak nie daje mega jakiejś mocy przewagi. Dobra, kolejny, i zabiliśmy kolejną osobę, plus 16. Ale cię kile lecą, ale cię kile po prostu lecą. Ja to wiedziałem, że kile będą tak lecić właśnie, ja to po prostu wiedziałem, że kile będą dosłownie tak lecieć. I spodnie ptacha miał, w sumie spoko, nie wiem, shakery to chyba są nasze. No shakery to są nasze właśnie. Wydaje mi się, trzeba zmienić tekstur paka, bo jak zmienimy paka, to już powinno być pójść łatwiej w sumie, bo czasami małe miecze tutaj nie odróżniam, jak na przykład ktoś bije, nie? Tu widzę, że gościu sobie pada, w sensie chyba pada. To jest mieczem 41, musimy go dobić, w sensie no chyba, że on nas dobije. No i no, co z tego, jak po prostu dostajemy razy fokus w plecy. Dobra, mamy tutaj następną osobę, wizerek jakiś. Ej, dobra, on padnie? Nie padnie sobie niestety. Kurde, elytra nam się zbugowała. Mam masę fajerwerek, więc to powinno się w sumie udać. Daj, zabić kolejną osobę. Kurde, no i dostajemy po prostu hity w plecu. Dobra, widzę tutaj następną osobę. No i właśnie sobie koksy, ale no i ma elytrę. Kurde, musimy naprawdę, na następny odcinek trzeba ogarnąć masę po prostu tych pajęczyn, nie? Masę trzeba ogarnąć się pajęczyn, bo bez tego to będzie ciężko. Jem koksa od razu, jem koksa. Będę się zabił, chociaż wydaje mi się, że zaraz po prostu pójdzie jakiś kobłeb i przez to po prostu gniemy. Kurde, no i spij nas od pleców. Pijam po prostu od pleców, to dużo my nie zrobimy, nie? Padnie, on sobie padnie, a nie, on sobie nie padnie niestety. Ale no to tym upadł i byłem serio blisko, żeby go zabrać. No i nie padnie, bo sobie HP zregenerował. Niestety nie padnie, kurde, giga szkoda. Takie po prostu dostajemy tam hity oni, że to jest niemożliwe, nie? No nie wiem, trzeba się w secie poklewać, trzeba się na pewno w secie poklewać, że w ogóle diamentowego zapali. Spróbujemy go jakkolwiek zabrać. Jak wpadam w takie pańczyny i gość mi dojeżdża, to ja to sobie nie wiem, co w takiej sytuacji może robić, nie? Dobra, gościa padł, to ten trzeci kill dzisiaj, essa po prostu. To jest mega forma, dzisiaj naprawdę jest mega forma. Te perki siły tak oddają i jeszcze te mnie 41 oczy człowieku z takim wyposażeniem, to ja po prostu się już mogę bić na serwerze. Po prostu bił ta karta, czy daj nam... Dobra, piąty kill dzisiaj, gość dostał selaga, plus 50. To w sumie było na tyle dzisiejszego odcinka. Wydaje mi się, że warto, naprawdę warto wydać te 500 miliardów, jeżeli macie takie wolne 500 miliardów, a nawet więcej, żeby kupić sobie seta 40 i widzimy się jutro o 16 filmie, bo robimy daily. Także ja już wam po raz dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku jutro o 16 i siema.